Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 22 na Zdziechowie. Między ostatnimi odcinkami minęło dużo czasu, ostatni odcinek mi się dziwnie urwał ze względu na to, że po prostu samo się przerwało nagrywanie, nie wiem dlaczego. Miałem zrobić cięcie zrobiłem, chciałem odpauzować, wyłączyło się nagrywanie. Na szczęście zapis się nie spierdzielił i odcinek dało się uratować. O kurde, ale tu będę potrzebował do tego jeszcze kupić wózek. O, masz ci los. O, wózki, gdzie są wózki? Tu są. Dobra, wydawaj. Starczy mi na ten wózek? Starczy. Dobra. Dobra, podepniemy sobie wózeczek, bo muszę wywieźć na biogazownię gnojówkę, bo mam pełno. Powiem wam, że tak, jeśli chodzi o to, co tam żeśmy planowali z robieniem kiszonki i sprzedawaniem jej, taki mały myk wyszedł, że tak, biogazownię mam kupioną, więc strasznie duży problem się zrobił, bo nie mogłem jej nigdzie sprzedawać. Gdzie nie pojechałem, niby jest cena, ale tu się nie przyjmuje, nie wiem dlaczego tak to jest zrobione. Więc ustawiłem sobie po prostu u mnie w silosie od razu, że to się zrobi i się sprzedaje. I powiem wam, że jeszcze źle na tym nie wychodzę, bo bardzo dobre pieniądze z tego są. Łąki połączyłem, więc z tej łąki naprawdę kupę pieniędzy dostaję za to. Dobra. Troszeczkę przebudowałem, troszeczkę się pozmieniało. Jest dokupiona jeszcze tam jedna takie pasmisko dla krówek. Tamto pasmisko nie daje ani gnojowicy, ani obornika, ale to mi w ogóle nie przeszkadza, bo ja nie potrzebuję tego aż tak dużo. Zresztą jak widać, mam pełen zbiornik gnojowicy, będziemy jechać wywieźć na biogaz, przerabiać na kompost, później kompost się sprzeda i też się parę grosików zarobi. Także musiałem wydać pieniążki, kupić sobie granta i zobaczymy, jak on, czy on też zda egzamin w ogóle. Dobra, tu podjedziemy, przytankujemy. Pewnie za daleko. Nie, da się. Fajnie to wygląda. Potem na miniaturkę sobie zrobimy. Zimową porą. Dobra, wyjeżdżamy. Trochę cofnę i wjadę sobie na tamten plac. Lepiej będzie mi wyjechać. Kupiłem sobie ten ciągnik za 50 tysięcy dosłownie. Oczywiście koszty naprawy były duże, ale i tak się opłacało. Szkoda, że tutaj jeszcze nie ma, że nie zostają mi ślady na śniegu. Powinny zostawać ślady na śniegu. No i teraz będę inwestował w prasę, będę chciał kupić prasę. Miałem już co prawda parę groszy odłożonych, ale musiałem kupić beczkę teraz i to do wywozu. Będę chciał wymienić tą starą prasę do okrągłych belek na bele już kwadratowe, wielkie. Przynajmniej jedną beczkę na razie sobie wywiozę, żeby już było miejsce, bo miejsca już praktycznie nie było.
bo samej gnojówki jako gnojówki nie opłaca się sprzedawać, bo to są grosze, a za kompost ponad stówkę się weźmie, więc takie w miarę opłacalne jest to. No gdzie mnie pod koła podchodzisz, biedne stworzenie? Teraz jeszcze muszę wyczaić, w którym miejscu to się sprzedaje. Znaczy oddaję w lewa, bo obornik wiem, ale... Gdzie się gnojowice wylewa? To jeszcze nie wiem. Pewnie raczej nie tutaj. No właśnie. Tam będę mógł nabierać kompost. Tam się wylewa. Auć. Dobra, to pompujemy. Pompujemy, od razu sobie gnojówkę tutaj weźmiemy, włączymy. Niech się to robi. Dostaniemy kompościk. I nie wiem, co to jest. Dobra, niech se jest. Wjadę sobie tędy. Bo tu też jest jakiś punkt do sprzedaży i tu miał mi rzekomo przyjmować kiszonkę, ale nie chciało. A tu mamy sprzedaż gnojówki, jak chciał, ale to za małe pieniądze. Zaczęła pracować, bo słychać ją. Spadające z nieba sarny. Ślisko. Zajdziemy, wejdziemy sobie w tablet, zobaczymy ile tam jeszcze z czego mam na sprzedanie. Jak to tam w fabrykach wygląda.
powiem wam, że cieszę się, że tego bizona nie sprzedałem. On bardzo ładnie tu mi się na tym wjeździe prezentuje. Kurde, jak ściąga. Dobra, wchodzimy w menu. Menu, jeśli chodzi o to, to ile ja tego jeszcze mam? Jeszcze mam 38 tysięcy litrów, więc jeszcze się zarobi, to niech sobie pracuje. No i tutaj ta gnojówka się będzie przerabiać. Kompost już się robi, też się ładnie sprzeda. Jeśli chodzi o zboża. Jeśli chodzi o zboża, to mam jeszcze pszenica, która mi zostaje i mam soję, którą sprzedam dopiero w czerwcu. Dobrze mówię? Tak, w czerwcu ją dopiero sprzedam. 25 ton, reszta już poszła. No, pszenica mi zostaje dla kurek. A jak teraz u zwierzątek? U kur jeszcze nie ma tragediów. Na dużym pastwisku mleka jest 10 tysięcy litrów, reszta jest i tutaj to jest 16 tysięcy, to jeszcze się nie opłaca tankować, zatankujemy w przyszłym miesiącu. Dobra, obejrzyjmy pola. Tutaj te pole, co było, to powycinałem te wszystkie krzaczory, co były, i te dwa pola, które to były, to są połączone ładnie i zrobione. Obsiane rzepakiem. Tu mam to, co jak mówiłem, ta druga obora. Taka trochę lipa jest, że one tutaj tak łażą mi po tej trawie. No ale no nic, no to nie poradzę. Tu mam to mało, to mam tę dużą. Tutaj mi rośnie też to, tak jak mówiłem, zlikwidowałem to miedzę i rzepaczek sobie rośnie. Tak samo jak tutaj, proszę bardzo, pszeniczka sobie rośnie. Polecimy dalej. Na tym polu tutaj, no nie rośnie nic, bo tutaj był słonecznik, zebrałem. Zakupiłem jeszcze trzy malutkie pola, które obsiałem, w przyszłym sezonie zostaną połączone też w jedno pole, mnie zlikwiduje. Jak widać, ten róg cały tam. I tutaj też, proszę bardzo, ładnie rośnie mi soja. Płynie soja, pszenica. Na wszystkich trzech kawałkach miedzę, jak wytnę, to będzie całkiem ładnie wyglądało. I pobiegniemy sobie do naszej... Czekajcie, tędy trzeba pobiegnąć na skrót. I tutaj te pola, co były, to tak jak mówiłem, ja to wszystko... Proszę, to wszystko to jest jedna wielka, gigantyczna łąka. To wszystko to jest jedna wielka, gigantyczna łąka. I stąd wszystko później ładnie złożę sobie. Przez płotek się bryknę. Tutaj do tej mojej firemki. I tutaj przerabiamy to. Pracownik dawno nie odjeżdżał, że aż mu samochód zasypał. Także troszeczkę tutaj tam pół piększałem, żeby tak pusto nie było. No i tu mój kurniczek. Jajka też trzeba będzie niedługo wywieźć. Dobra, przejdziemy sobie, zrobimy jeden dzień do przodu. Tylko, że jak pójdziemy spać, to żeby mi się tutaj piesek z głodu nie umarł, to mu to sypnę jak... O, przysypało mu miskę. Może bym go zgasił. No, teraz. Bo jak on mi cały miesiąc będzie warczał, to ile on paliwa by zażarł. Dobra, śpimy do rana. No i dobra, mamy marzec, 80 tysięcy, więc nie jest źle.
coś tam poupłacałem, jakieś ustrojstwa. I lecimy znowu, patrzymy, zwierzątka. Gnojówka 37 tysięcy litrów, to trzeba będzie ją wywieźć od razu. Mleka już mamy tu 12 tysięcy, tu mamy 20 tysięcy, to już można będzie z nim jechać. Tam trzeba, wody nie trzeba, TMR-u nie trzeba na razie. Tutaj na razie TMR mają. U kurek jeszcze nie ma tragedii, chociaż trzeba będzie im dosypać i zobaczyć, jak tam z jajkami to wygląda. I to tyle. Jeśli chodzi o tutaj, to my dopiero będziemy siali. No i w sumie możemy teraz pszenicę zasiać, jęczmień i owies. I prawdopodobnie zasiejemy sobie owies na tamtym małym polu. Ale w pierwszej kolejności to tak, co miałem zrobić? Sprzedać tą i wejdźmy tutaj, bo już tu pewnie trawy nie ma. Nie ma, to wyłączmy, bo szkoda, żeby pieniądze mi tu zabierało. Tutaj jeszcze gnojówki jest. Tu się kompost ładnie sprzedaje. Ale ja mi się zdaje, że na razie zrobimy tu przechowywanie. Później będzie więcej, co się go sprzeda. Dobra, tą gnojówkę tylko zawieziemy. W sumie to może najpierw mleko. Najpierw to się podczepimy, mleko zawieziemy sobie. Nie tak. Dobra. Najpierw pojedziemy z mlekiem. Trzeba by pootwierać klapy mu i wjeżdżamy. No, dawaj, dawaj. Dobra, tu się leje. Jeszcze muszę sobie postawić stodołę na luźną słomę, bo tu można luźną słomę ładować. Szczoteka też wchodzi, więc raczej problemów nie będzie. Dobra. Tu zamykamy, zmienimy sobie. Otworzymy. Lejemy do pełna. Znaczy do pełna, wszystko wylewamy. O, dużo nie było, ale lepszy rys niż nic. Jedziemy z tym to sprzedać. Tylko teraz gdzie będę miał lepsze ceny na mleko? Mleko. Kurna, na spadku jest 2200, mamy w polmleku. Dobra, polmlek ciasno tam jak diabli. No ale jedziemy. Teraz to gospodarz pełną gębą, tutaj jestem na tym zdziechowie. Jeszcze słomę chyba muszę nam dosypać, czy nie zwróciłem uwagi, jak ze słomą. U zwierzęt. Zwierzęta. Tutaj mają słomę w ciuli, jeszcze jej starczy. No tutaj jeszcze też im starczy. Dobra, jedziemy.
Także szykuje mi się całkiem dobry zarobek jeszcze. Prosto, żebym później mógł lekko cofnąć. Dobra, tu się wylewa. Zobaczmy, jak to tu wygląda. O, mamy fajnego tego. 50% taniej. Ale no nic oprócz tego, no. Dzielnika nie potrzebuję w tej chwili. Stój, dalej nie, bo i tak muszę cofać. Ej, czemu się nie wylało? Jak to nie ma miejsca, już nam lekko. Widzieliście wy takie co? No jest cena, ale już nie chcą kupić. Jakie jaja. Nie chcą już więcej ode mnie mleka kupić. Jak ja cofnę? Nie, bo mi się przelewa z butli do butli. Nie no, tego to ja się nie spodziewałem. Nawet nie wiedziałem, że tak można w farmingu. Że więcej nie przyjmą i koniec. Sprzedajemy tutaj, no. Dobra, tu się... To, co się przelało, to już się sprzedało. Dobra, i reszta. No, ale naprawdę nie wiedziałem, że kurna... Jest jakaś ograniczona ilość. Dobra, mamy 149 tysięcy. Wchodzimy tu i wchodzimy w prasy. Prasy kwadratowe. 153 ten. Co to jest w ogóle? Chyba na okrągłe będę, co? To ja nie chcę. Mamy kwadrata. No tak mniej więcej porównywalne ceny są. Tu mam jakieś modyfikacje z wąsami, to tych tutaj nie będziemy używać. Czyli jak już... Kurna, ta kronka jest ładna. 155 tysięcy. To nie są takie olbrzymie pieniądze. Ale jeszcze mi brak, a nie chcę już w ten kredyt wchodzić. Poczekamy, jak się coś jeszcze sprzeda. Na bieg mi to nie jest już potrzebne, bo już nie prasuję. Jeszcze troszeczkę jest czasu do tego, więc spokojnie uzbieramy sobie. Z
to jeszcze sprzedam tą małą prasę, to też parę groszy wezmę. Zresztą chyba zaraz od razu pojedziemy jeszcze na tym odcinku. Sprzedamy ją, bo ona i tak mi już nie będzie potrzebna. Podjedziemy do chłopaków, zobaczymy ile oni mi tam zaproponują. Ja się wydaje, to też kawałek drogi do przejechania. Także na dzisiaj mi co zostało? Zostało mi na dzisiaj tylko wywieźć gnojówkę. No i obsiać te pole tam owsem. Albo pszenicę, mam już. Jeszcze ta pszenica i tak się później pewnie będzie późniejsza niż tamto. Nie wiem, czy to jest sens tak dawać tą pszeniczkę. Dobra, odpinamy. Idziemy z tym. No i dobra, mamy pożegnanie z naszą prasą, o ile będzie dobra cena. No, ciekawe ile chłopaki mi tu dadzą. Sprzedaj. Ale za ile? Dobra, sprzedajemy. Ej, no zobaczcie, całkiem piękne pieniążki. Całkiem piękne pieniążki, 25 tysięcy, spodziewałem się mniej, że dadzą, a dali dobrze. Czyli od razu sobie zakupię tą i ściągnę ją do domku. Zbiornik na dodatki kiszonek, to my nie chcemy. Dobra, kupujemy. I znowu mi zostało 20 tysięcy. Ale mamy prasę zakupioną, ale ona jest olbrzymia. Ale ona olbrzymia jest. A tu cały czas kurde leży mi paleta.
taką prasą, żeby się opłacało teraz po wsi pojeździć, pokazać się, kurna, nie? A nie będę robił z niej miniaturki. Niespodziewanka będzie. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć jaki nabytek, to już nie zobaczy sobie, tak? Tylko będzie musiał obejrzeć odcinek. Ale on się pięknie prezentuje. Dobra, parkujemy ją pod daszek. I ja się zaraz przepnę pod tą beczkę. Ona mi teraz tutaj może nie chcieć wejść. Tutaj ją ustawimy pod ten daszek. Ale ona jest ładna. No kurde, coś pięknego. Dobra, wywiozę sobie gnojówkę, podepnę sobie mulcher, przejadę tam po tym słoneczniku. Słonecznika to będę musiał zaorać. Dobra, moi drodzy, my się widzimy w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.